Okej, okay, mamy to. Mamy to. Nie no, bez żartów, skraszowało mi. I nie zapisałem tego, nawet sobie nie żartujcie. Cześć prozuraki, witam was serdecznie, co dzisiaj będziemy robić? Raczej macie już powiedziane w tytule, ja jeszcze nie wiem, ale myślę, że będziemy dzisiaj robili Open Toonsa, czyli nowy program do animacji, który mi poleciliście. W sensie nowy, jest to darmowy program do animacji, który podobno jest całkiem przyjemny i całkiem dobry. Będą jeszcze stick notes na telefonie, spokojnie one nadejdą. Muszę sobie tylko zamówić rysik ten precyzyjny do telefonu, żeby to wszystko robić rozsądniej. Tak samo będzie Ibis Paint X, żebym wam pokazał, że da się robić rzeczy na telefonie profesjonalnie. O Jezu, aż mi głos umarł. Żebym wam mógł pokazać, że da się robić profesjonalnie rzeczy na telefonie. Dzisiaj, kiedy to wrzucam, raczej mamy czwartek albo sobotę, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Także jeżeli jest sobota, to miłego weekendu wam życzę i mam nadzieję, że nie zagubiliście się i że jesteście tutaj i oglądacie materiał. Jeżeli wam się podoba, chcecie więcej testów oprogramowania, dajcie łapkę w górę, koniecznie skomentujcie, jakie jeszcze programy mogę testować i cóż, ja uciekam po prostu do programu i zobaczymy, z czym to się je. Są odboksy i 30 stopni Celsjusza, to jakiś żart. Łyczek kawy i lecimy. O mój Boże, jak jest gorąco. Po gruntownym zastanowieniu zostaję w tej koszulce. Kurczę, niech wam będzie. Dobra, słuchajcie, lecimy. Ojeju, czy ja tam nie będę potrzebował mieć kamerki w innym miejscu? Jeszcze nie wiem. Open Toons, Staff, Sandbox, okej, okay, niech będzie. Mamy długość, szerokość, cyk, framerate 24. Okej, okay, jest w porządku. Czekajcie, ja się trochę przysunę. Okej, okay, create scene. The file name and the... Serio? To dwa chcę. Okej, okay, jesteśmy. Narzędzia, przede wszystkim podstawowa wiedza. Jaki skrót jest od lupy? Shift i spacja. Okej, okay, spacją przesuwamy ten. Shift i spacja przybliżamy, oddalamy. Nie wiem dlaczego jest taki okrąg jeszcze, ale to do tego przejdziemy. Co to jest napisane? Kamera 1. Czekajcie, czy Open Toons jest programem 3D? Poczekajcie, ja sobie zobaczę na necie, czy Open Toons jest programem 2D czy 3D, okej? Okej, okay, spojrzałem jedynie na YouTubie, że jest to program 2D, tyle mi wystarczy. Uczymy się wszystkiego sami od zera, zakładam rękawiczkę i zasuwamy. Trochę nie rozumiem, dlaczego jest aż tyle tam elementów. Call 1, call 2, call 3 to są pewnie jakieś kolory. Frame'y, czy mogę to jakoś, nie wiem, zobniżyć, zrobić mniejsze, uproszczone? Animation, timeline. O, dzień dobry! Kliknąłem tu przez przypadek i mamy to. Dobra, 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 dobra. Jeżeli nie widzicie, bo zostawiam to kamerką. Góry po prawej stronie macie basic, screen up, drawing, timeline, animation, palety i tak dalej. Animation tutaj, ale ja wchodzę w timeline, tyle mi wystarczy. Po co mi więcej? Tak, dobra, tu są warstwy, jest wszystko. Okej, okay, mamy to, mamy to, mamy to. Color, mamy tu color, setting. Brightness, contrast, colorless, white. Dobra, okej. Okay. Zróbmy coś prostego. Na początek patyczak, okej? Okay? Bierzemy... po prostu pędzel. Teraz tak, powiedzmy, że chcę mieć patyczaka. Robimy ziemię. A z shiftem nie mogę robić prostej linii. Okej, okay, to już jest pierwsze, co mnie wkurza. Czemu znikają narzędzia? To jest też pytanie. Timeline. I tutaj wsadzić? A tu jest, dobra, jestem głupi. Dobra, okej, okay, wszystko jest git. Nie wiem, czy to było wcześniej, jestem gamoniem, ale nagle się pojawiło, okej? Okay? To jest linijka, więc prawdopodobnie tak, to jest prosta linia. I czy jak rulerem teraz zmienię na pędzel, gdzie jest pędzel? Full screen, flip, reset, view. Mogę to jakoś kurde zaszkicować? Dobra, walić, nie robimy ziemi w takim razie, tak? Robimy jakąś taką krzywą, cyk, cyk, cyk. Żeby tylko zarysować sobie to. Powiedzmy, żeby coś takiego, wiecie, żeby mieć tło jakieś, nie? Cyk, cyk, cyk. Obiecałem wam, że zrobimy coś Open Toonsie, więc mamy to. Jakość jest po prostu katastrofalnie ciulowa. Co to jest za jakość? To jest Full HD? Okej, okay, pierwszy problem z tym programem. Strasznie słaba jakość. Color 1, okej, okay. Na kamerze oczywiście nie możemy rysować, spoko, to ma sens. Teraz tak, czy jak zaznaczę sobie tyle i dam paste, na przykład. Nie ma czegoś takiego jak paste, okej. Okay. New level, alt N, duplicate drawing, D. Czy jak zaznaczę wszystkie? Nie, okej. Okay. O mój Boże, create blank drawing. Old D to jest pusta klatka, na to wychodzi, okej. Okay. Replace level, auto renumber. No, o Jezus, to jest na razie bardzo dziwne, okej. Okay. No, klikamy D po prostu, okej. Okay. D, 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 zróbmy sobie tę ziemię po prostu dalej. Powiem wam, na razie troszkę skomplikowany program, ale może mi się wydaje, po prostu pewnie Flash na początku też był taki trudny. Czy tam animate. New layer, dajmy sobie stick 1. Apply, okej. Okay. A, dwa mi się zrobiły. Dobra, usuńmy jeden. Mamy drugi, aż muszę się poprawić, bo myślałem, że to będzie zabawa, ale tutaj widzę, że są kurde jaja. Kłódka, kłódka, stick jeden. Maximum size, damy dyszkę, cyk.
Accuracy damy, nie wiem, 100 chyba, nie? A, bo to nam podkręca. Tu mamy wygładzanie. Smooth 100. Smooth 50. To nam daje to, że nam dociąga za pędzlem. Ja tu chcę 0, bo ja totalnie mnie to nie jara, ale dla początkujących wiecie, że tutaj macie wygładzanie. Czyli dajecie sobie powiedzmy 11 i wam zaciąga za waszym pędzlem, żebyście mieli większą kontrolę. Ja tu daję 0, jeżeli chodzi o accuracy, daję zazwyczaj sobie 35. Fajnie, że są te pola, w których możecie od razu wpisywać. To jest super. Gumka działa jak należy. Też wymazuje troszkę dziwnie, ale okej. Okay. Ważne, że jest. I czy gumka ma swój odrębny size? 13, 10. Tak, to jest super, to jest genialne. Jeszcze typ gumki macie, zobaczcie. Dalej zobaczymy, czy płynnie nam się dalej będzie pracowało. Ja oczywiście nie robiłem tutaj żadnego poradnika, nic takiego nie oglądałem. Żeby po prostu było prościej, żeby było mi trudniej, Boże, co ja gadam. Nie oglądam żadnego poradnika, żeby było mi trudniej. Z tego względu, że po prostu jestem ciekaw, czy sobie poradzę, czy ogarnę to. Mamy naszego patyczaka, więc rysujemy go raz. Wiecie co? Poczekajcie, ja to accuracy wywalę całkiem, bo mi to wkurza. Czekajcie, nie, accuracy 100 chcę mieć wtedy, tak? Czemu to mi, kurczę, poprawia te linie, tak wygładza dziwnie? Tak, accuracy 100 to jest chyba brak wygładzania. No i tak się wygładzają. Czy ja to mogę wyłączyć? Pressure, range, preset. Strasznie mnie denerwuje to, że to się tak wygładza strasznie, bo psuje mi moje linie, zobaczcie. Widzicie? Poprawia mi tak dziwnie. Czy to jest na wektorze? Ty, poczekajcie, czemu to jest na wektorze? A to jest takim gównem totalnym. Poczekajcie, właśnie się czegoś dowiedziałem dziwnego. Czemu to jest takiej słabej jakości? Czy ja to rysowałem jakimś innym pędzlem? Odblokujmy to. Nie, no na tym jest totalnie słaba jakość, nie? Dziwne, dziwne. Nie wiem dlaczego, ale no w porządku. No coś mogłem pokićkać w takim razie. Okej, okay, lecimy, lecimy po prostu z tym, lecimy, okej? Okay? O mój Boże, D. Nie, Shift D, tak? Alt D? Alt D, dobra. Powiem tak, coś się zmieniło. Wcześniej była jakość super, były wektory, nie? Zobaczcie, że teraz jest jakość słabsza, ale przynajmniej mam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Jest hardness, jest wszystko git. Nie wiem, dlaczego przy wektorach mi aż tak wygładzało, ale wolę słabszą jakość, ale pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, okej? Okay? Teraz tak, pytanie. Jak włączyć Onion Skina? Szukamy, po prostu szukamy Onion Skina. Histogram to nie jest to. 3D View, Camera View, czyli tu jest 3D jednak. Preview, Field, Safe Area, 3D View, Camera View. Czyli tu można robić 3D animacje, zobaczcie. Może gdzieś tutaj będzie, czekajcie. Tu jest widoczność, tu jest co? Tu jest kamerka. Shift and Trace, no Shift, Reset, Shift, Shift and Trace. Okej, okay, mamy to. Tu mogę wybierać jak daleko chcę. W porządku, dobra. To jakby szanuję jak najbardziej. Okej, okay, no to po prostu zróbmy jakąś prostą animację patyczaka. Na początek nic trudnego. Zróbmy sobie po prostu skok. No tak, no jakość jest niezadowalająca, jakość jest podobna jak w EasyTunie. Ale wiem, że no przed chwilą miałem te wektory, nie? Teraz tak, jak chcę świeżą, to Shift D po prostu. To Alt D klikam, tak? Alt D. Nie, Alt D mi... Tak, Alt D mi daje... Jedną do tyłu, okej. Okay. Alt D mi tworzy nową klatkę. No to to już jest jakby doszedłem do tego dosyć szybko, okej. Okay? Nie musiałem kombinować, nie szukałem jakoś cholera jak długo i tak dalej, więc to jest plus dla programu. Jeżeli w miarę szybko znajdujemy podstawowe narzędzia, które są nam potrzebne do animowania, to to już jest dużo, nie? A, po prostu mogę strzałkę w prawo klikać. Nie było tematu. Czyli można to robić jeszcze płynniej, po prostu strzałkę w prawo, okej. Okay. User Interface i User Experience. UE jest bardzo dobre, okej? Okay? Bo to jest jakby analogicznie, klikacie w prawo, jak chcecie następną klatkę. Jak chcecie więcej mieć, to możecie sobie to przeciągnąć dalej. Po prostu klikacie, zaznaczacie sobie tu dotąd na przykład. Czekajcie. A nie, zobaczcie, to pokazuje tylko jedną klatkę do tyłu. Activate Onion Skin, poczekajcie, cyk. Okej, okay, dobra, tutaj mamy. Czyli klikacie tutaj prawym. I tu macie Activate Onion Skin, Deactivate Onion Skin, Extend Onion Skin to Scene i tak dalej. Okej, okay, dobra, tego szukałem, okej? Okay? Siema, tu Prozus z postprodukcji, słuchajcie, życzę ci smacznego przede wszystkim, bo na pewno sobie szamasz teraz do odcinka. Miłego weekendu po raz kolejny i słuchajcie, to co się zaraz stanie, zmieniło moje życie na zawsze. Okej, okay, mamy to, mamy to. Nie no, bez żartów, skraszowało mi! I nie zapisałem tego, nawet sobie nie żartujcie. Nie no, nie rób jaj, naprawdę, halo, Open Tunes. No kurde, chyba sobie jaja robisz teraz w tym momencie ze mnie. Błagam, nic się nie zapisało, czaicie? Ja pierd***a, nic się nie zapisało. Zapomniałem, że to nie jest anime, to nie ma autosave'ów. Brawo Łukaszku, wszystkie twoje zajebiste myśli o tym, że trzeba zapisywać swoje projekty właśnie poszły w... Dobra, wypikałem dużo, ale lecimy. Słuchajcie, nie poddaję się, robimy nową scenę. Wszystko już wiem. Zaraz oszaleję. Nie chcę wektor, tylko chcę raster. Walić to i co? No i gówno. Słuchajcie, no robimy to jeszcze raz. Ja to teraz wam przyspieszę, bo już wiecie o co chodzi. Postaram się to zrobić tak samo dobrze. Ten sam ruch zrobimy dokładnie. Chciałem jeszcze popróbować inne rzeczy, ale jak widzimy, no nie uświadczymy tego niestety. Szkoda. Ctrl S, Łukasz, Ctrl S, ujcie swoje projekty. Błagam was, bo
frustracja, która za tym idzie, jest po prostu... O Jezus Maria, niewyobrażalnie mocna. Dobra, mamy to. Minmax. Fajne jest to, że jest Minmax. Ogólnie użytkowanie programu świetne. To, że skraszował, strasznie do dupy, ale już przyzwyczaiło mnie Adobe, że to kraszuje, więc ja biorę łyk kawy. Szybki speed paint, szybki speed draw. Ja to jeszcze raz zrobię. Trudno, my bad, mam podwójną robotę, ale chcę, żebyście zobaczyli efekt i żebyśmy po prostu razem doświadczyli tego, ok? Więc lecimy. Tym razem poszło jak z płatka i zaraz zobaczycie efekt finalny tego, co miałem na myśli za pierwszym razem, ale też zobaczcie, że kiedy dodawałem efekty, to były po raz kolejny niezłe jaja z tym programem. Dobra, myślałem, że znowu skraszuję, ale jednak żyjemy, ok? Tyle mam, słuchajcie. Mamy animację przygotowania do ruchu, wybicia się rękami, lekki lot i odlot za scenę, ok? Prosta animacja. Pyk, pyk. Mamy to. Pyk, pyk. Oczywiście tu chciałbym, żeby ta ziemia była do samego końca, więc mamy to. No i teraz zobaczcie, dodam proste efekty, ok? Tu już chcę, żeby się zaczęło zbierać coś w jego rękach, więc zobaczymy, na ile stać ten program, ok? Ogólnie naprawdę niesamowicie przyjemny do użytkowania. Gdzie są kolory? No style selected. Gdzie są cholera kolory? Windows, toolbar. To jest to. Windows. Color model. Czyli color model to nie jest to. Mogę to już zamknąć. Windows. Palette. To jest paleta, to jest tutaj. Dobra, mamy to. To jest to. No style level palette. O kurde, poczekajcie, bo to miało być proste, a ja nawet nie mogę wybrać koloru, ok? Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Nie umiem wybrać kolorów w programie do robienia animacji, to jest coś nowego. Convert file? Nie, nie mogę. No okej, to gwarantujmy. Save scene as, okej, 3. Mamy to, okej. Jak wybrać kolor w tym programie? To jest ciekawe, tu jest col, coś napisane, col. A tu są kolory, po prostu, aha, dobra, jestem idiotą. Okej. Wystarczy, że najpierw coś narysujemy i tu możemy wybrać kolor. Dobra, nie jest tak trudno, jak myślałem. Boże święty, ale przez chwilę się zmartwiłem. Dobra, i to wybieramy do całej warstwy kolor, okej. Dobra, to wszystko już rozumiem, okej? Wszystko jest teraz git. Czy mogę to pousuwać wszystko? Ja pierniczę. Powiem tak, no jest on dosyć... jest on... jakby to powiedzieć. Jest on fajny do użytkowania, ale jest dosyć... Kurczę, jakby to powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć złego na temat programu, bo jest to naprawdę dobry program, serio. Bałem się, martwiłem się, po tym crashu troszkę mnie wytrąciło z równowagi, nie ukrywam. Ogólnie jest naprawdę przyjemny ten program, w sensie serio, no. Bez śmiechów, jest to jeden z lepszych programów, w jakich pracowałem chyba, jeżeli chodzi o animację. Tak zupełnie, jak mam być szczery. Jest strasznie, jak to się nazywa? Intuicyjne, o, intuicyjność, to jest to, czego szukałem. Intuicyjność to jest słowo, którego szukałem. Jest strasznie intuicyjny, wszystko tutaj pasuje do siebie. Jest totalnie prosty w użytkowaniu. Też nie wiem, na ile on jest skomplikowany, jeżeli chodzi o jakieś trudniejsze animacje. Zawsze lubię testować go na patyczakach, bo to jest ogólnie taki wyznacznik tego, czy program daje radę zrobić takie proste animacje, ok? Jakby to zawsze dawało nam wyznacznik i to zawsze się sprawdzało, tak naprawdę. Wiecie, że patyczaki są raczej najprostszą formą animacji, ale to też trzeba mieć inaczej. W patyczakach możecie sprawdzić potencjał programu. O to mi chodzi, bo jeżeli patyczaki będą wam się animować dobrze, to wtedy jesteście w stanie zrobić wszystko, co tylko wam się wymarzy, też z innymi stylami animacji, ok? Bo od patyczaków do full body jest tylko kawałek. Jeżeli wam się będzie dobrze animowało prostymi elementami, to gwarantuję wam, że będzie wam się animowało świetnie w postaci full body, bo to jest raczej program, oczywiście Ctrl-S, to jest raczej program do animacji frame by frame. Oczywiście można sobie przesuwać i tak dalej, jak widzieliście, to narzędzie służy, zobaczcie, możemy sobie zaznaczyć, cyk, i przesuwać sobie gdzie chcemy, super sprawa. Ale raczej to jest do animacji frame by frame z tego, co tutaj widzę. I to chyba dobrze, w sensie o to chodzi w tych programach, nie? Żeby one służyły do animacji frame by frame, słuchajcie. Jednak główna jakby podstawa w animacjach to jest właśnie frame by frame. Pamiętajcie, żeby easy-outować też nasze elementy tu, jeżeli chodzi o efekty, bo to wszystko musi mieć jak najbardziej sens w tym naszym projekcie, więc jak mamy taką smugę światła, to musimy ją też zizoutować tutaj wszędzie, nie? Żeby te pyłki, te nasze elementy, które się rozciągają do końca, też były zakończone, bo to wszystko naprawdę musi mieć totalnie początek i koniec, bo jak zapomnimy o efektach, to po prostu będzie brzydko wyglądało, ok? Mamy to. I myślę, że możemy sprawdzać pomału, kto będzie się prezentowało. Jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw, ok? Oglądamy to wspólnie po raz pierwszy. Czemu tu nie ma ziemi? Aha, bo to się po prostu skończyło. Dobra, oglądamy to po raz pierwszy wspólnie. Zobaczmy, z czym to się... Czy to mi się skraszowało znowu? Oj, programie, masz problemy, widzę. Dobra.
kamera, cyk. Na razie nie kombinujemy z żadną kamerą, z niczym takim, ale widzę, że ten program ma potencjał, żeby się tym bawić, ok? Więc to mi się naprawdę w nim podoba. Odpalajmy, sprawdzajmy, jak to wygląda. Nie no, świetne! Mi się bardzo podoba. Tylko właśnie, musimy tu jeszcze zakolorować te elementy, nie? Okej, okay, mamy to. Myślę, że naprawdę, naprawdę dobra animacja nam wyszła. Cyk, cyk. Prosta. Spoko, ej, no jestem w szoku nawet. Wyrenderujmy to. Start 1, end. Dajmy 40. Nie, 39. Okej. Okay. File format. O Jezus, a czemu nie ma AVI? Okej, okay, niech będzie. File to convert? A, B, C, D, E. Powiem tak, no animacja jest naprawdę dobra, jakby podoba mi się ten program. Możemy robić proste flipbooki, proste animacje poklatkowe i tak dalej. Dobra, czekajcie, teraz mam jakiś timeline jeszcze, ja tego wcześniej nie widziałem, może teraz coś się naprawiło. Ctrl S, czy ja to mogę zapisać? Ja pierdzielę, preferences, może tutaj będzie gdzieś. General preview, colors, animation, dobra. Może tutaj będzie teraz, convert file. Okej, specjalnie stworzyłem temu nowy folder, okej? Okay? Jakby się miało coś zepsuć, więc choose. A nie mogę. Dobra, convert, po prostu, nieważne, serio, nie wiem co się z tym stanie, coś się wyrenderowało. Ha! Bo to nam wyrenderowało jedną warstwę, poczekajcie. Coś, jesteśmy na jakimś traku, okej? Okay? Ja pierdzielę. Powiem wam tak, chciałbym bardzo potrafić się tym obsługiwać. Jeżeli chodzi o ogólnie obsługę programu, świetnie się w tym pracuje, naprawdę jest wybitnie. Pewnie jakbym pooglądał poradniki i posiedział w tym dłużej, to bym coś tutaj więcej zdziałał. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o samą animację, to no naprawdę można robić cuda. Zobaczcie, że fajne to jest, mi się to naprawdę podoba, przyjemnie się w tym robi. Ja podejrzewam, że skomplikowane animacje bardziej też by dało radę zrobić. Możecie sobie zwiększać FPS-y zawsze, możemy ustawić na 60. Możemy sobie zmniejszać FPS-y, więc gotową animację możecie sobie oglądać potem slow motion, żeby zobaczyć gdzie, jakie elementy możecie poprawić. Naprawdę jestem zachwycony tym programem. Jedyne co mnie denerwuje to crashe plus to, że nie wiem jak zapisać plik nierozgarnięty, bo naprawdę nie rozumiem. Powinno być po prostu plik export, wybieracie sobie plik jaki chcecie, AVI, MP4, cokolwiek i eksportujecie. W takim razie z tej strony my bad, no ale to tylko pokazuje, że nie oglądałem poradników, ok? Bez poradników udało nam się uzyskać coś takiego. No i dobra, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że moja animacja wam się podobała. I cieszę się, że mimo tego crasha chciało mi się wrócić do tego i to skończyć. Tyle ode mnie. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16:30. Nie wiem, czy publikuję to w czwartek, czy w sobotę. W każdym razie życzę wam miłego weekendu, tak czy tak, bo macie już go niedługo. Tyle ode mnie. Dziękuję wszystkim moim wspierającym i patronom za wspólną grę ostatnio w piątek, za streamy, za wspieranie przede wszystkim. Wy koniecznie komentujcie mi, jakie programy mam sprawdzać w kolejnych odcinkach tej serii. Ja uciekam. Trzymajcie się. Cześć.